Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam widzów, cieszę się, że tak bardzo oglądacie serię, cieszę się, że pomogłem w poradnikach i witam was w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany Archolos. W poprzednim odcinku zepsułem misję, ale dzisiaj ją naprawimy, wyruszamy właśnie z tym chłopem, a ja mam dużo do powiedzenia. Dzięki wielkie widzowie, wpadnijcie na Twitcha, tam giga poddymiamy, tutaj akurat jest taka seria bardziej sobie chillowa. Zostaw lajka. Dobra, to już gadaliśmy wczoraj z nim. Faktycznie. Więc na razie nie ruszamy, bo jeszcze bym przeczytał te książki, które dostałem. Podstawy alchemii. To coś mi da, jak to przeczytam? Ale to kosztuje. To jednak nie. O kurwa, to przypadkiem akurat. Dobra, widzowie, dawno nie nagrywałem. Dzisiaj dużo rzeczy musiałem zrobić. Także mogę być dzisiaj taki na samym starcie, muszę się rozgrzać, wiecie, muszę kontynuować dzisiaj bez streama, ale normalnie też streamujemy na Twitchu codziennie i są giga dymy. Ruszajmy. A tutaj sobie i rozglądaj się za roślinami. Taka seria, widzę, że wam się podoba. Cieszę się, mi się gierka podoba, giga koks jest. Dobra, biegnę za tobą, tylko jest ciemno, ja bym pochodnie odpalił, ale może nie ryzykujmy. Zgubiliśmy go od poprzedniej. Od poprzedniej misji, więc musiałem to przechodzić wszystko od nowa. Nie wiem, czy mnie tak cofa. No mnie tak cofa. Kiedyś miałem dokładnie taki sam problem w Gothicu Rose na jakieś. Tak cofało. Nie wiem, czy zauważyliście, co zwiększam ustawienia graficzne, więc coraz lepsze materiały tutaj powinny być, widzowie. Dla widzów coraz lepiej powinno być. O kurwa, ty. A ja dostanę expa, jak ty zabijesz? Ło! Lux! Dostanę, ty. To ja nie wiem, czy ja chcę bić wilka. Młode wilki. Ty, ale skórę albo mięso to bym wziął. Jeszcze tego, że ja się staram, słuchajcie, dla widza normalnie wszystko zrobić. Na razie jeszcze nie ma w 2K, bo nie zdążyłem kurwa tego ustawić, bo niestety dzisiaj musiałem poświęcić czas na coś innego. No niestety istnieje coś takiego jak prywatne życie. Nie mam go dużo, ale istnieje. Ty, jakiś fiołek. Jeszcze raz widzę. Pewno w poprzednim Gothicu jestem dość mocno przekonany, że takiej kurwa rzeczy nie było w Gothicu ogólnie. Znowu tak coś przylaguje czasem. Ale wszystko będzie naprawiane, widzowie. Ale mi się giereczka podoba, ale się dobrze, że wyświetlenia normalnie, wszystko rewindzik będzie robiony, też zapraszam na mój drugi kanał, wszystko macie w opisie, widzowie. Takie poddymianie tam jest. Jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty. A i sorry, że odcinek widzicie tej, której widzicie, ale. No tej mogę nagrać, no to co wam zrobię. Niestety o pierwszej, ale jutro postaram się może troszeczkę wcześniej. Sprytnie się schował. No, nagrać. I weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. No, ja ty pomóc, tak? Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Głośny dzisiaj jestem. Coś za dużo poddymiam. Cały swój doczesny. A i sorry za przesterby, jak tak głośno mówię, to ubogim, a drugą przekazać do skarbca. Przesterki są posiadane. Musisz także opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. A chuj z rodziną. Nad wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. Ja żartuję, rodzinka najważniejsza. A my jesteśmy rodziną. Zostaw suba, zostań w rodzinie. Proste. Nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię. Za blisko was mam, widzowie. Tak źle nie jest. Mi ekran. Chociaż bywa to kosztowne, tak świecicie. To niezależnie od twojego stanu wiedzy, możesz korzystać. Tak jesteście błyskotliwi, że aż mi oświetlaczy. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych. Ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. Kurwa, za darmo. Klasyka. Jest nawet poznanie wiedzy o kręgach. Jak oglądaliście poprzednie tego Gothica, bo możecie zobaczyć sobie, przypomnieć. Ale do tego potrzebne są już odpowiednie znajdziecie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor,
gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie, jak to się ładnie określa. Chłopie, ja z Lamaga to zabiłem nawet chrząsa. Miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub dwa. To zależy. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. Okej. Okej, oczywiście, że zapomnę o tej misji. O co chodzi z tymi kapliczkami? Ale... To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić... Chyba, że będę miał runy i będę musiał teleportować tak do spoto. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. No dobra. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. No dobra, to ja się pomodlić, ty. Ale ty pomóc ze mną? We. Ja... Dobra, razem się modlimy. Pomódl się. Jak swoją wiedzę? Tylko się pomodlić. Adanos, dziękuję ci za modlitwę. Adanos... Aha. O. A co by w innym wypadku dał mi Adanos? Nie pamiętam tych bogów jest. Beliar, Adanos, coś takiego, nie? Ale kto, z kim, po co i dlaczego, to już nie mam pojęcia. Dostałem jakieś zaklęcie, zaraz je ogarnę. Ale ja myślałem, że on pomóc, a tu... Ją zabić trzy młode wilki i co? Ja sobie dalej mam kurwa sam radzić? Telekidzenia, zwój zaklęcia na inwestycje mana. Inwestycyjne mana. A, na sekundę. Nie rozumiem. Ale to mogę sobie używać ile mi się zechce? To ja nie wiem, bo to tyle golda kosztuje, ja to dostanę za darmo? Widzowie! Nie, na razie to my byśmy chcieli tak zrobić. Ty, zaostrzony patyk jest jakiś gigope. I ocie kręca. Pewnie dłuższy range ma. Dobra, giga badyl. Bierzemy badyla i jeszcze pochodnie byśmy zużyli. Jest pochodnia, tu jest. Odpal pochodnie i zobaczymy, co tam za rzeczy mieliśmy zebrać, bo ja myślę, że on pomoże, a my tu solo musimy. 5 roślin leczniczych, 1 starty korzeń leczniczy, 2 wschodnie fiołki. Dobra. Już kurwa zapomniałem. 5 roślin leczniczych, wschodnie fiołki. Dobra, wschodnie fiołki mamy. Lecznicze rośliny mamy 4, czyli jeszcze jedną. I tu było 1 starty korzeń leczniczy. Starty korzeń leczniczy. Korzeń leczniczy, starty korzeń leczniczy. Mamy, czyli musimy tylko jedną i wyłącznie roślinę leczniczą, która leży tu. Okej. No dobra. Ty, a czemu ta misja się nazywa spotkanie po latach? A, bo my przecież do zioma naszego brata. Dobra, czas wracać. Pewnie, że nie. Przecież tu się wszystko samo nie popada. Ja tu jeszcze trzy korzenie znajdę, chłopie. Młody wilk. Bierzemy te roślinki. Pewnie są coś tam warte, więc chyba wydaje mi się warto pozbierać. Możecie, widzowie, pisać komentarze, w co chcecie, żebym zagrał następnym razem i czy poddymiać w gotika, bo ja wdymy w gotika też potrafię zrobić, widzowie. Normalnie bym... O, do zamku. Do winnicy. To ja tam chcę. Ale to może zaraz, później, w następnych odcinkach. Na razie może zróbmy tę misję w tym naszym mieście. A później będziemy lecieć dalej. Co mówiłem, że ja potrafić w dymy, nawet w gotika. Mogę dla widza dwiema paczkami szlugów normalnie pożonglować. Możecie pisać, czy wolicie taką normalnie, że se słuchamy, czy skipujemy wszystko i lecimy. Bo dla mnie to tam ja dla wszystko, dla widza zrobię. Tu był ktoś, tu mi się wydaje, że ktoś tu stał? Ktoś tu, jakoś, kurwa, mijaliśmy kogoś, nie wiem. Albo mi się, kurwa, tak w oczach coś zepsuło, albo jestem... Nie, no jestem przekonany, że kogoś mijaliśmy. Może on się gdzieś ukrył w tym, namiocie. Bo tu był ktoś mijany, ktoś tu, kurwa, stał na bank. A może... Nie, no pewnie poszedł spać, widzowie. Bo już późno. A, no śpi, witam serdecznie. Markus, porozmawiajmy, bo tu nie będę przychodził co dzień. Tak on pewnie ma jakąś misję, cholera. Więc... Kim jesteś? Mam na imię Markus. Każdy ma misję. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski. Ale mi odstaje. Taśma. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. W
Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. Możesz mi udzielić rad co do ucznictwa? Wiem, czy Gierka delikatnie nie jest za cicho. Też może. Ostatnio za dużo rzeczy nagrywam. I ogarniam, więc... Przecież Markus nas nauczy zwinności i złuczy łuk będzie strzelać. Już strzelać z łuku. Wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. O! Nowa mechanika? Nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Nowa mechanika! Przydatne informacje. No są to jakieś przydatne informacje. Pokaż mi swoje. Możemy nie zabić z łuku. To jest bardzo przydatna informacja. Ma tu jakiś pas. Fajny pasik. Ja bym wziął, ale mam 5 golda. Więc nie wezmę. Co to jest? Włókno cięciwy. Normalnie solo będziemy mogli bez... Walkę ze szczu... O co tu chodzi? Bestiariusz? Poka. Nie mam. Nie jesteśmy. Dobra, sprzedam ci ile? Za 1 golda, taki dobry mieczyk. A, bo ten mieczyk ma w sumie penetrację pancerza. To nie wiem, czy to lepsze, gorsze, nie wiem w sumie. Dobra, te lagi ci nam. Dawaj mi tu bestiariusz. Normalnie jak w Wiedźmaku. Czekaj, tu muszę... Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. O! Odkupię je od ciebie za przystępną cenę. Dobra, czyli tu więcej goldzika. Ja bym chciał ten bestiariusz zobaczyć, co tu się dzieje. Pokaż, bestiariusz wilki. I od siekierynca. O kurwa. Skipłem przypadkiem. Dobra, i co? Ale co mi to dała? Co mi to dała? Co mi to dało? Chyba nic, w sensie... Jakby ja się mogę dowiedzieć, gdzie znajdę te wilki, to może być czasem przydatna informacja. Jak najbardziej, ale tak in general to chyba nic mi nie dało. Gdzie mogę zobaczyć, ile mam punktów, które mogę wydać? Mogę tutaj? Punkty nauki 30? Chodź tu, Markus. My się musimy dogadać jakoś. Ty, widzę ten strój, co leży. Biorę to. Tam coś leży. Ja to chcę. Co słychać? Uważaj na żaboludzi. Ostatnio farmerzy widzieli ich w pobliżu rzeki, na zachód od mojego obozu. Wyglądają jak wyrośnięte gobliny, ale siły mają prawie tyle, co dorosły ork. Dobrze, że nie ma ich poza Archolos, bo jeszcze z nimi byśmy mieli wojnę. Zazwyczaj trzymają się blisko zbiorników wodnych i unikają walki, ale ostrożności nigdy za wiele. Okej. Przyniosłem trofea. Wszystko zero? Zapomniałeś wziąć je ze sobą. Chyba było. Pamiętaj. Zapominane. Dobra. Chciałbym wiedzieć więcej. Oj, o strzelaniu. Chciałbym. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk. Jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny. Ale będzie cię to trochę kosztowało. Trochę? Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A no przecież śpisz. Zarobek, sam rozumiesz. Pomóc. Właśnie. Dawidza. Poprawiania zwierząt też cię mogę. Oj, to jest super. I podstaw, i bardziej będę se mógł farmić. O, na streamach będę se farmić. I ocie kryńca, ale będą dymy, widzowie, dymy, już więcej co będziemy robić na streamach oprócz grania Fortnite i poddymiana. Normalnie będziemy grali. Oprawianie zwierząt. Ile? Uczmy. No to już jakoś rozmawiamy, ale ty. A to by się coś nie przewróciło? A jedzenie ty kupisz? Nie, no za ile on to jedzenie kupuje? Kto kupił mnie drożej jedzenie? Jocie dupca. A ty owsza skóra to nie chcesz?
Nie, nie, no nie. Dobrze, bardzo dobrze, że go nie sprzedałem. Stara moneta. Miotłę ci może nie sprzedam. Kurczę, blaszka. Czemu wszystko takie tanie? My tu pitągu musimy, widzowie, nakosić. Ty. Ale łuk bym kupił. Mam 10 zręczności. O. No to ten bym kupił. Tylko pewnie z Ile? 25. To ja nie wiem, czy ty ogarnę. No, sprzedaję wszystko. Tylko nie wiem, czy mu sprzedać. On coś chyba mnie chce tutaj oszukać na pieniądze, mi się tak wydaje. Za jeden? Owadzie mięso. Minus 5 mi daje, to nawet za jeden lepiej, dobra. Też minus 5, dobra. Łuka dawaj. Mamy jakieś strzały, mamy 4. O, a to co to jest? Schemat brzozowy łuki, będziemy mogli wytwarzać. I ocie dupca i sprzedawać? Mały kołczan zestaw. Co? Ale super zestawiki, to czemu ja osobno tyle kosztują pewnie więcej? A nie masz więcej. Ty, to strzały tanie. Ja. No, za 5 normalnie mogę kupić ty trochę tych z 10 tych strzał. Dobra, ogarniemy coś. Masz tu chłopy, pietruchę będziesz pierdalał, smażone mięso szczura. Dobra, 10 z 1 kupię. Mały zestawik. Dobra, podoba mi się giereczka. No i tyle właściwie. Pogadali. A ty kto kto? Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Od czasu, gdy straż miejska wyraźnie sobie nie radzi lub nie chce sobie poradzić, my, myśliwi, mamy pełne ręce roboty. Pohandlujmy. Co ty masz ciekawego? Niedźwiedzie sadło, jakiś tu łuk, jakiś tu masz... O, masz w sumie te. Ty, to on by mi pewnie z 10 razy za te skóry zapłacił, jakbym ja wiedział. Coś tak czuję. No chyba więcej płaci, bo ja sprzedałem za jeden, a on 2 daje. No, czyli tu są ceny zależne od tego, gdzie sprzedajemy. Chyba w Gothiku też były, ale jakoś to są na tyle nieintuicyjne, że ja nie jestem w stanie sobie zapamiętać tego. Nie mam też czasu przechodzić po każdym możliwym gościu i znam się na sprzedawać rzeczy. Oraz łowiectwie. Mogę cię nauczyć zarówno podstaw, jak i pozyskiwania sadła, skór gadów oraz gruczołów i skrzydeł krwiobijców. Ej, to może taniej od kumpla weźmie. No chyba nie jest taniej. Nie. No nie wiem, czy jest taniej. Chyba nie. Uważasz, że straż robi złą robotę? No a ty skąd się urwałeś? Wypadkiem, ale może być. Czy z kontynentu? Z Londram. No to wiele tłumaczy. Prawda jest taka, że jeszcze parę lat temu straż robiła całkiem niezłą robotę. Ale z roku na rok jest tak Ameryka. Gorzej. Wiesz, zamiast tak patrolować, bo ja okolice, wreszcie w bluzie nagrywam. Zaglądać do gospody, wiem, czy nagrywałem w bluzie, ale ostatnio na streamach ciągle w bluzie siedzę. Bo jaram po paczki szlugów. Mam otwarte okno i piździ. W końcu tak dziwnie. Do wniosku, że nie ma co czuję się straż miejską nagi. I najął wartowników. Według mnie trochę zamienił siekierkę na kijek, bo oprócz Folkarda nie ma z nich żadnego pożytku. Ja muszę się trochę bardziej na fabulce skupić, bo jeżeli chcę coś wiedzieć. Pustki na szlaku? Wręcz przeciwnie. Ostatnio mamy cały wysyp różnego zwierza z ostępów. Zupełnie jakby ktoś lub coś je stamtąd przegoniło. Okej. Co wszyscy na okrągło tylko gadają i gadają o tej leśnej bestii, a ja im na to, pokażcie mi jej ślady, to też z chęcią w nią uwierzę. Sorry widzowie, napitek trzeba było wypić. Dobra. Wszystko ogarnięte, ja bym tu kurwa ukradł te skóry, ty co tu przyszedłeś? Zobacz, tu jakiś kołczany, wszystko tu jest. Ale coś chyba czuję, że to się nie będzie opłacało dla nas. A to co to jest? Warsztat. Ja tu, stwórz amunicję. Bełty na strzały mogę? Strzały na bełty? Bełty z lag, strzały... O kurwa, ty, to ja... Czemu ja lagi sprzedałem? Ja to chyba mam, kurwa, laga mózgu. Jakbym ja wiedział, to gdzie myśmy byli, widzowie. O kurwa. Jakbym ja już gierkę skończył. Jakbym wiedział. Dobra, ustawmy sobie ten krótki łuk pod dwójkę. Wreszcie to jakoś wygląda, bo nie jest tylko sam łuk, tylko mamy w ogóle cały ten jakby ten pakunek strzał. Wreszcie to fajnie wygląda, więc.
Coś tam ponaprawiali na pewno. Dobra, idziemy przygotować miksturę dla brata. Z tobą gadałem, nie? Tak, było gadane. W poprzednim odcinku, ale jakby zresetowałem sobie gierkę. Chciałem zobaczyć, czy na pewno było przegadane. Ło! Ty, chyba pochodnia się sfajczyła? Nie. Nie gra. Podnieś. Nie. O! Udało się. Coś chyba zbugowane. Dobra, trzeba jakoś tutaj przed wejściem fast save'ika zarzucić. Dla was szybki, dla mnie giga nudy. Dobra, witam serdecznie. Zostaw lajka, widzu mówiłem. A, co mówiłem? A, miałem pogadać, ale dobra, to za wam powiem. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż. Nie miałem powiedzieć, zostaw lajka już. Automatycznie. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Dobra, to jak ty robisz, to ja tu chyba Kimalski. Co chciałem powiedzieć, widzowie? Cały czas staram się poprawić tą jakość. Może jutro nagram w 2K, zobaczymy. Taka jakość ogólnie jest chyba najlepsza, jaką mogę. W 4K raczej nie dam rady. No i co? Zostaw suba i lajka. Jeden lajk, 1%. Ty, ale no, jestem kilka godzin później, co? Wydaje się poddenerwowany tym, że musi przygotować coś związanego z Archemem. Uważa się za mistrza. A nie chce jej praktykować, dziwny człowiek. No ale to co to, halo? To jeszcze on się kimnąć? Do następnego poranka? No będę miał widzowy motywację, żeby kupić nową kartę. Hej, ty! Nie, no co ty, coś mi tu widzowie... Coś mi tu... To nawet kilka godzin więcej minęło, chyba że on miał na myśli kilka godzin naprawdę, ty. Co się dzieje? Halo? Ej, ty. No wykonaj miksturę dla widza. Dla mnie. Ja też widz, tylko gierki. Wykonaj. Dobra, ostatni raz resetujemy. Masz tą miksturę, dziadzie? Nie no, kurwa. Kopa sprzedał. Tu do pisania. Nie no, nie chcę... O. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokwarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. A nie powinien... W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić powinien drapać kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie to nauczył. Może, mam nadzieję, że to nie była decyzja, od której zależy życie tego zioma, tego brata. Chyba nigdy nie było okazji. Jak ja widzę, mistrz. Akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. Nie no, torturowanie zwierząt? Chodź tu, kurwa jebana. Dojeżdżam cię badylem. Wygląda jak taki kij do tego, do bilarda. Trochę ostrzejszy. Wciąż? Ty, a mogę... A dobra, ja się nie zatrzymuję, bo mi wujcie ospierdoli. Na bank tak będzie zaraz. Jak wujcie ewakuację zrobi, ja później będę wczytywał Dave'a 7 razy, żeby go znaleźć. Jesteśmy na miejscu. Ale podoba mi się, jeżeli dodali naprawdę... Można łowić ryby, to zajebiście, fest. Gierce? W gierce lubię. Trzymaj i sam spróbuj. Pewnie, że chcę. Jo, cię kręca. Ja normalnie łowić? To tylko animacja taka. Trzymamy dwa kije. Jorn zdążył mi opowiedzieć o tej sprawie z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Całkiem popełniłem błędy tam na lotem, całkiem sporo, naprawdę wolę było o tym nie rozmawiać. No dobra, popełniłem powiedzmy. Błędy tam na Londra. Chcę poznać lore. Całkiem ciebie. Ale jestem. Ja doskonale to rozumiem. Dobra, wy się cofniecie, to zobaczycie, co było napisane. Na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, to ciężkie paluchy. Pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? No jak tu jest mechanika łowienia ryb, to jak ja chyba normalnie. O kurwa. Może znajdę tutaj trochę by... Może znajdę tutaj chwilę, by trochę poczytać. 5 many.
Chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie, 20 życia. Myślałem, by żyć z tego, co upoluje. Nauczy się poprawnej walki mieczem. Jocio Krinza. Uszczuple miejski bogaczy z miasta. 5 zręczności albo 2 i kurza. Nie no, zręczność. Idziemy zręczność. Trochę mieszki bogaczy z miasta. Mieszki. No to. Myślałem, by znaleźć jakieś miejsce w dziczy i żyć z... Ale fajne, że tak zrobili, nie? Ciekawe plany. Podoba mi się to. I chodźcie Krinza, najlepsza gra na świecie. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Jak ja chcę. Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. Jak i stara pewnie kurtyzana. Lepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia. Ale dziwnie wyglądam, wszystko, kurwa. Co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć, więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna? Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? A ryba została złowiona, czy nie? Pokaż, czy ryba złowiona. Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę lokwę. No i 5 rybek. O ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Alben będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Mam nadzieję, że gierka jest w porządku. A jeżeli nie jest, to widzowie, przepraszam. 5 golda dostaliśmy jakoś z rybek. Totalny giga pochczamp i wędkę. Ja bym chciał próbować załowić rybę. Damy radę? No, ja łowić? Czy nie? Czy to jak z miotłą? To może... O kurwa, to może tu? Ja nie umieć pływać. Dobra, umiem. Kurwa, tylko te pływanie w tym gotiku. O nie, jak ja teraz tam wyjdę? O, a może tak złowię rybę? Dam radę tak rybę złowić? Nie dam, a szkoda, bo to by był, ja bym był w szoku, jakby się dało. Ale chyba się nie da. Dobra, kontynuujemy robienie misji. Myślę, że tak bieganie w kółko i poznawanie tej osady nie ma sensu, tylko gra nas przez to jakoś tam przeprowadzi. Powiedział, że jego zamiennik... Co to jest za misja? Aha, nie wrócił z tego, dobra, to od strażnika. Na cmentarzu mamy się spotkać. No i tutaj musimy pogadać z ziomem i zobaczyć, co się dzieje. Ty, a tu co tu się dzieje? Mogę te bełty pozbierać? A mogę tablicę popatrzeć? Coś tego? Tablica. Ty, jocie Krinza. Co ty gadasz?
O kurwa, widowie. Wy to widzicie, ile zagłoszeń? Jak my to mamy robić na odcinkach, to to będzie chyba z 40 odcinków, kurwa, z Gothica. To ja nie wiem, czy my to powinniśmy na odcinkach robić takie misje. Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć tyle misji. Czy zamykamy to w 20 odcinków, idziemy jakby głównym szlakiem, a te poboczne misje to może wrzucę jako taki jeden długi odcinek z zapisu live'a i takie będę 5-godzinne, a normalnie odcinki będę wrzucać no tak jak wrzucam teraz do tego jakiś zapisik z live'a z takimi misjami pobocznymi. Powiedzmy, że to zapewne są takie właśnie misje poboczne. Będzie napisać, czy to dobry pomysł. Wbijamy do wielkiej haciendy, rewiry. Co tu się dzieje? Witam pana ochroniarza, można porozmawiać. Jest bagienny ziele. Chyba nie można z panem ochroniarzem. Pan ochroniarz tutaj bagienniaka to spalił. O, to jak pan ochroniarz wychodzi, to... Kurwa, że nie można tu kraść rzeczy. Ja wiem, dlaczego nie można kraść rzeczy, prawda? Muszę być na tym. Na skradanie. Co ja robię? Dziwne. W sensie nie ma tu jakby interakcji, którą mogę kliknąć. Ale jak kliknę, to coś robię. Okej, czy to jakaś niewykorzystana mechanika gry? Możliwe. Worki to raczej nie będę podpierdalał, jak ona tu coś robi. Jill. Bo Jill. Joe Biden. Jesteś kucharką? Tu Jill. Jak na to wpadłeś? Pomyślmy. Może dlatego, że mam na sobie ten fartuch i trzymam w ręku te oto patelnie? Oczywiście, że jestem kucharką i to bardzo, bardzo zdenerwowaną kucharką. Joe Biden. Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka. O kurwa. Każda inna wymaga ona cierpliwości. To chyba tak nie. I... Chwila. Czujesz to? Jo, cię kręca. Ale ty, że tak się postaraliśmy. O nie. Nie, nie, nie. Tylko nie to. To było śmieszne na przykład dla mnie. A wszystko to dzięki tobie. A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic. I misja zabić dzika, nie? Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Gotujesz dla Albina? Gotujesz dla Albina? Od czasu, gdy Ramsey i jego nadworny kucharz nas opuścili, gotuję dla całego dworu. Ale patrząc na to, co się dziś stało, niedługo mogę wylecieć stąd na zbity pysk. I to w najlepszym wypadku. Ta potrawka miała być dla starszego i jego żony, a teraz nadaje się już tylko do wyrzucenia. Może mógłbym jak ja pomóc dla ciebie nowe mięso? Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Pospieszę się, jeśli dasz mi coś w zamian. Nie masz nic do stracenia. Pierwsze. Pospieszę się, jeśli dasz mi coś w zamian. Coś w zamian? Ty jeszcze śmiesz żądać. Dobra, idź nam na dupsy z tego, patelnią. Zmieniłem zdanie. Sama sobie szukaj tego mięsa. Dobrze. Powiedz, czego chcesz. Dobra, króciutko. Podzielisz się przepisem? Dasz mi spróbować? To nie, trochę złota. No złoto chyba. Przepis... Kurczę... Przepis może być spoko, bo będziemy dzięki temu gotować i się healować i mniej będziemy płacić. Ale złoto też jest ważne. Szczególnie, że fajnie by było nauczyć się zręczności albo tam oprawy zwierząt, żebym miał co robić na streamach, między innymi też. Chociaż na streamach giga poddymiamy, a to ten goticzek taki bardzo spokojny. Kurde, nie wiem, ja bym wziął... Kurwa, podzielisz się przepisem? Na kucharza to ty mi nie wyglądasz, ale dobra, dam ci go. I tak nie jest żadnym sekretem. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. O, mam! Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota.
Właśnie, o to mi chodziło. Nie wiem skąd, ale skądś mam. Pewnie ukradłem. Więcej niż od ciebie chciałam. O! Ten zapas wystarczy mi na kolejny tydzień. Teraz porozmawiajmy. Jak więcej? Spokojnie, spokojnie. Nie zapomniałam. Jak jest 10 mięsa dzika dałem, to co? To przepis na najlepszą. To się nie opłacało. Jakiej skosztujesz w swoim życiu. Ach, na twoim miejscu nie oczekiwałabym szybkich efektów. Zajmie ci trochę czasu, żeby... Nie mów, że tym więcej robię, tym lepsze HP na przykład odnawia. Gdzieżbym śmiał dorównać twojemu kunsztowi. To by było tak zajebiste, żebym w to nie uwierzył. A nuż kiedyś ci się... Jakby ktoś mi teraz powiedział, to bym nie uwierzył. Jak leci? Mam tak dużo pracy, że zastanawiam się nad sprawieniem sobie własnego parobka. Witam serdecznie. Marvin z tej strony. Pokaż. Gotuj. Przygotuj posiłek. A, nie mogę. Usmaż mięso. Albo może jeszcze muszę tego przeczytać. Poczekaj. Może jeszcze nie znam przepisu, tylko mangoweku. Trzeba go przeczytać, tak? Rozumiem. Rozumiem. Wieloletnie wino, torebko, smakowita z warzywami tutaj od nowa punktów trafień. Premia do max punktów trafień. O, czyli HP sobie regenerujemy. Jocie kryńca. Wartość 60, ty, giga OP. Podoba mi się to fest, ale giereczka jest mocna. A poka teraz czekaj, ja zagadam Il. I dawaj do kuchni, szybko, przed kobitką. Tyk. I teraz mogę normalnie gotować. Mogę normalnie gulasz z dzika na winie. To nie mam absolutnie nic ze składników, ale to dzięki temu teraz warto nie sprzedawać w sumie składników jadalnych, których już zdążyłem odsprzedać, tylko normalnie golda jakoś tak w miarę normalny sposób zarabiać. Kurwa, nauczyliśmy się czegoś. Żona... Zajęta, zostaw mnie w spokoju. Rozumiem, ja też tak zawsze jestem zajęty. Tak właśnie wyglądam często, jak jestem zajęty. Tak to ja. Siema, pomożesz? Ja zajęty. Dobra, doświadczenie. Przeczytajcie sobie, tam było na klatkę, jeżeli chcecie. O czym to? A może ja przeczytam dla widza? Może poddymię coś. Co tu jest? Broń biała, można powiedzieć... A, bo tutaj taki trening siły. Okej. Jasne. No nie będę tego czytać. Nie dlatego, że mi się nie chce, bo ja czasem nawet zatrzymuję sobie odcinek, żeby to poczytać. Jak znajdę ten moment. Natomiast, żeby poddymiać na odcinku, żeby ktoś nie skipował ciągle. Bo to też musi być jakaś taka uwaga w miarę zatrzymana. Z łuku powinien rozwijać zręczność. To takie podstawy, nie? O, pomimo różnicy w predyspozycjach wymaganych do drżenia tych broni, każdy strzelec może zwiększyć obrażenia zadawane przez swoją broń, dzięki rozwijaniu zręczności. To właśnie ona wpływa na cały złożony proces przygotowywania pocisków do strzału i finalne wyrządzenia ich, ile finalnie wyrządzą szkód. Nie należy tego jednak mieć z umiejętnościami strzeleckimi. Halo. Umiejętność posługiwania się łukiem lub kuszą będą przede wszystkim decydować o celności oraz prędkości oddawanych strzałów. Mistrz wystrzeli w tym czasie dużo więcej pocisków, a jednocześnie trafi cel o bardziej do... Tak, dlaczego kusze są tak popularne? Należy zwrócić uwagę na bazową moc pocisku wystrzelonego z kuszy. Jest ona o wiele większa niż tego z łuku. Dzięki budowie bełtu oraz prędkość, z jaką się porusza, niezwykle skutecznie radzi sobie z ciężko opancerzonymi przeciwnikami. Często pomija maturzem kurzy, jest możliwość zrównoważonego rozwoju. Dobry kusznik to ktoś, kto wystarczająco silny jest. Jak kurwa, jak ten, jak Yoda. Czytałem to, by dzierżyć, dobra, zarówno łuki są w rękach początkujących strzelców, są w stanie powalić człowieka bez zabijania go na miejscu. Jeśli jednak chcesz się upewnić, że twój wróg nie wstanie, należy mieć przy sobie choćby najprostszą BM broń. A! I musimy dobić oponenta jeszcze z tego, z jakiegoś... Bileta. Rozumiem. Witam szefa. Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To czyli ja szef. Podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramseya. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Nigdy w życiu. Jeśli cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym... Ale jak ja już ukraść rzepa? Jakie prawa panują w Silbach? Jesteś na terytorium Królestwa Myrtany.
więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo, są surowo karane. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw. Ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. Rozumiem. Weź tę broszurę. W niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Dobra, normalnie idę, zapłacę za jakoś zabijanie. Dzięki. Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Wioska Silbach leży we władaniu szlachetnego Ser Ramzeja, którą sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Mimo że obowiązuje tu prawo myrtańskie, za swe przewinienia odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Ser Ramzejem, którego reprezentuje. Gdzie mogę spotkać Ser Ramzeja? Wielmożny Ser Ramzej obecnie przebywa w mieście. Ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, no, klasyka. Żeby chciał poświęcić to znam. Czas. I zapewne będziemy musieli z nim pogadać, skoro tak mówi. Pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. Nie jesteśmy zbyt gościnni. Że to my jesteśmy... Nie zapominaj, że to my jesteśmy tymi potrzebującymi. Nie zapominaj, że to my jesteśmy tymi potrzebującymi. A ty nie zapominaj, że jesteście tu tylko dlatego, że wam na to posłali. No to chciałem przyszefować. Potrzebujecie to żyć ze mną w zgodzie. Dobra. Nie jesteście zbytnio nie gościnni. Jesteście zbytnio gościnni. A oni nie są. Myślałem, że my nie jesteśmy. Powitaliśmy ich z otwartymi rękami, jak przystało na dobrych gospodarzy. Daliśmy im wszystko, czego potrzebowali. Ciepły kąt, strawę, lekarstwa i ubrania. Ale oni chcieli więcej. Spodobała im się córka jednego z naszych farmerów. Parę dni później nie było ani jej, ani naszych gości. Nie dziw się zatem, że nikt nie ma ochoty na was patrzeć. Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jak to moje ulubione trzy rzeczy do robienia w wolnym czasie. Przyjaciół, obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Dogadani. Pasanie owiec, żartujesz? Nie, no dobra. Ale wątpię. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą zadowoleni. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi opcje dialogowe wykazali się podobnym rozsądkiem. Piąty odcinek, ale mnie to nadal rozdupca. Dobra, a propos tego niekradnięcia. Ale bym coś się zajumał. Co tu masz ciekawego? Jo, ci kręca, złoty świecznik i nikt nie widzi złotego świecznika i nikt akurat nie patrzy. Widowie, zapisuję i kradniemy. Jeszcze raz, sorry widzowie, że odcinek jest kurwa o 5 rano. Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju. Ciekawe kurwa, ciekawe, że ty widziałeś, że ja parszywy złodziej. Ciekawe. Nigdy więcej nie próbuj mnie okradać. A więc tak działa rozgrywka. Jest to tak zwana nieprawdziwe działanie rozgrywki, bo normalnie to przecież nie widział, więc nie. Jamasa. I tutaj naprawdę chyba nie można kraść. W sensie musisz znać tą umiejętność i się wyjdzie. Ukrywać, skradać i dopiero wtedy jakby zalicza to. To jako fakt, że nie ukradłeś, nie? Znaczy ukradłeś, tylko że nikt nie widział. Dobra, żeby wam nie przedłużać, to tutaj zatrzymałem na chwilę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nagrywanie. To, witam ochroniarza. Jestem zajęty, nawet nie w spokoju. No dobra, ale przynajmniej coś powiedział, kurwa. Odkopcił się trochę. Zajął, o co chodzi i wrócił. Chociaż coś. No kurwa, no jak mam nie ukraść tego złotego pucharu, powiedz mi? A. No i wszystko. Na pewno się nie zorientują. Ja ukraść złoty puchar? Każdy kolejny krok ku mistrzowi wyraga coraz więcej pracy. Nie rozwijamy, nie żeby marnować czasu, nie bój się eksperymentować. Dobra, wszystko cacy. Doświadczenie 100.
Myślę, że zawsze się przyda. Faja wodna, nie potrzebujemy. Ja bym tu... O, a co mogę na tym... A, nie mogę, muszę mieć coś do pisania. Kurwa, na bank, ja pokradnę, pokradziejuję to wszystko. Oni mi tam... Ty, ale to też mogę na bank ukraść, kradnij. Kradnij, złoty ten jest. Srebrny talerz, no widzę, że mogę ukraść. Chyba nie wiem, muszę to ukraść. Kto wie? Ugh, spam. Nie, no tak to być kurwa nie będzie. Tak. E! Ukradłem? Pewnie, że ukradłem. A kuferek? Nie znam się na otwieraniu zamków. No dobra. Czyli tak zwane plus 100 golda już jest w kieszeni. Czym walczysz? Dobra, będzie potrzebne drewno. To takie podpowiedzi z gry są. Spoko, nie wiem czy tam w Gothic 2 było, bo też nie czytałem, ale chyba klikałem dla widza, żeby było widać, nie pamiętam. Czy jak ja wrócę do ciebie, to ty mi powiesz, że ci zajebałem bazę, czy nie? W sumie to wciąż... Po co tu... jak się jak sprawy się mają? Sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie kolejne zajęcie. Pozdrawiam. Ile to kosztuje? Poka. Jocie Krynca! Jak my bogaci, normalnie łuk wszystko ulepszamy w następnym odcinku. Co mam jeszcze do zrobienia? Pokaż, może jeszcze coś się uda gdzieś pójść. Muszę przekonać troje z moich towarzyszy do pracy na wsi. No myślę, że damy radę, wracamy do naszych tutaj koleżków i tam zapisujemy gierkę i widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz przepraszam, że odcinek pewnie pojawi się około godziny 4 albo coś takiego. Jutro postaram się wrzucić w jakichś normalnych godzinach, czyli macie... Możliwe, że ktoś wstanie i będzie miał nagle kurwa 6 odcinków. Nie, 6 to nie, ale ze 4 może mieć. Więc sam widzowie, ale niestety jest jaki jest, trzeba było poświęcić czas na coś innego. Tutaj pomóc. Pocieszyć. Są rzeczy ważne i ważniejsze, widzowie najważniejsi, ale zaraz po tym po ludziach, którzy mnie otaczają. Chociaż niektórzy to kurwy, to i tak ja za dobre serduszko mam widzowie, a ty możesz mieć dobre serduszko i zostawić lajka i wpaść na Twitcha, tam giga poddymienie, sranie do wiadra i wszystko robimy normalnie i mój drugi kanał Rewind. Pozdrawiam, widzimy się w następnym odcinku.